zespołami La Liga. Na początku przegrała u siebie z Sewillą. Tym razem było znacznie gorzej, bowiem rozpędzona Barcelona rozgromiła drużynę Gonzalo Arconady 5-0. Festiwal strzelecki rozpoczął w 5 minucie Samuel Eto'o, wykorzystując dośrodkowanie Yaya Touré i zagranie piłki przez obrońcę drużyny Almerii, Carlosa Garcia. To było 7 trafienie Kameruńczyka. Barcelona w tygodniu poprzedzającym to spotkanie rozgromiła w Lidze Mistrzów na wyjeździe Bazylę także 5-0. W 13 minucie było już 2-0 dla zespołu Pep Guardioli. Gola numer 3 w tym sezonie zdobył Thierry Henry. Piłkę rozprowadził Messi, podawał Iniesta, ale właściwie asystę w tym spotkaniu przy tym golu zaliczył obrońca Pejerano. Barcelona nie zwalniała tempa, 20 minuta spotkania, Iniesta do Xaviego. Xavi odgrywa piłkę do Samuela Eto'o. Kameruńczyk notuje swoje 8 trafienie w La Liga. W zespole Almerii zabrakło kontuzjowanych Nieto i Piatiego, ale absolutnie te absencje nie mogły mieć decydującego znaczenia dla gry zespołu Gonzalo Arconady. Po prostu Barcelona wykazała absolutną wyższość. 2 minuty po bramce zdobytej przez Samuela Eto'o Kameruńczyk po raz trzeci wpisuje się na listę strzelców. Tym razem podającym wszędobylski Leo Messi, który rozgrywał po raz kolejny fantastyczne zawody. Rozklepał całą defensywę Almerii, m.in. Guillerme, Carlosa Garcia i oczywiście Pejerano. 29 minuta spotkania, czerwoną kartkę za brutalny wślizg otrzymuje Alvaro Negredo, poszkodowanym Rafa Marquez. Od tej chwili Almeria gra w dziesiątkę, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Barcelona cały czas na fali. 36 minuta spotkania i pada ostatni gol w tym spotkaniu. Kapitalnie wykonany rzut wolny przez powracającego do wysokiej formy Dani Alvesa. Barcelona po raz kolejny gromi u siebie rywala, tym razem ofiarą Almeria.